Dzień dobry Państwu. Jesteśmy przed akwarium z predatorkami. A tak z ciekawości, akwarium jest podparte na dwóch takich filarach z bloczków. Tam jest drugi filar. Ale taka ciekawostka. Tutaj włożyłem im tym dużym kiozorem, wyjąłem z tego z akwarium 600 litrów, bo tam chyba przez to kiozory miałem, dlatego dałem je tutaj. A tak się prezentują małe predatorki. Proszę zwrócić uwagę na ich wysokość żagli w stosunku do ciała. Wysokość żagla odpowiada wysokości tułowia. Niektóre nawet są wyższe, tak jak ten. Będą piękne, wysokie ryby, tak jak ich ojciec. A że tak powiem, odmian to jest tylko kilka, że tak nie potrafię jeszcze określić wszystkich, nie chcę mówić co jest. Są na pewno ghosty, są jakieś tam pinoje, są parejby chyba smokej. Ale jedno w tych rybach mi się bardzo podoba, że są bardzo wyrównane. Nie ma tak jak u tych koi w tym rybie akwarium, że część osobników, powiedzmy 1/4 tam jest dosyć duża, a pozostałe są mniejsze. Tutaj takiej dysproporcji dużych nie ma. Rybki to są równo i mówię, będą z tego naprawdę piękne, wysokie ryby. Prawdopodobnie założę linię tego predatora z tych rybek. Myślę tu głównie o paraibach i o smokej. Już mówię, też są prawdopodobnie pinoje, ale jakie to jeszcze nie wiem. I dostał rybki czosnek już też. To takie drobinki białe, to jest czosnek. Spożyłem wszystkie pokarmy, jakie dostałem do dorosłej ryby. Już nawet nie ucieram, tylko już gotowy, podaję normalnie. Taki prosto odmrożony, wypłukany, odmrożony. Jest prawdopodobnie ryba, będzie pinoj. Także ogólnie są naprawdę śliczne rybki. Tutaj będzie paraiba smokej z tego. Będą same smoki, ładny blue właśnie, no jak na przykład ten. Ale ryby są naprawdę piękne. I jest tutaj cała masa. I mówię, najbardziej w tym podoba mi się ich takie bardzo wyrównane stado. O, jest taka wsza jedna na przykład, to ja wiem, jest tu kilka takich wesz. To tam już kiedyś myślałem, że już go nie ma, ale jednak jeszcze jest. Muszę wyłowić, tam jest następny. Kilka takich wesz jest, które muszę usunąć, ale nie ma ich dużo. Może 10 sztuk więcej, na pewno nie. Porównanie do koi, gdzie tam było naprawdę dużo tych wesz. Tutaj to jest dosłownie symboliczna sprawa. A nie chcę się za nim ganiać na razie. Także te wszy będą wyłapane. Tu będzie też piękna paraiba smokej. To będzie jakiś pinoj dokładnie. Jeszcze nie wiem co to będzie. Tu będzie paraiba pinoj. Także tak jak mówię, rybki są piękne, równo rosną, praktycznie bez odpadów. Nawet mówię, że tych weszłych nie chcę się na razie łapać, ganiać za nimi. Ze względu na tą taką prowizoryczną szybę, co mam na górze z dwóch kawałków, zdejmować tak mi się nie chce, jak już kiedyś zdejmę, to już wtedy łapię, to mówię, to co niepotrzebne, wszystkie za jednym zamachem. Także mój tych wesz parę jest, akurat taka trójka tych wesz widzę jest w jednym miejscu, to zostaną wyłapane. Woda tu jest podmieniona częściowo co dzień, sprzątam i podmieniam część wody.
co jest obowiązkiem. Tłumaczyć nie będę, bo to jak grochą ściany dla niektórych. No to jest, podmiana jest najważniejsza, jeszcze ważniejsza niż karmienie. Jeśli jest taka duża ilość rybek, ale to mówię. Nie dla każdego ta informacja. Dlaczego? To jest sprawa zbadana naukowo, że przy takiej wielkiej ilości należy wodę podmieniać codziennie, ale to mówię. Nie dla mistrzów ta informacja. No i tyle, żeby nie przenudzać. Życzę Państwu miłego południa niedzielnego. Serdecznie pozdrawiam.